Ludzie odurzali się już tysiące lat temu, z różnych powodów. Czy to, żeby uciec od rzeczywistości, czy na przykład na potrzeby obrzędów religijnych, jak to było w przypadku delfickiej wyroczni. Generalnie przez kawał czasu substancje, które dziś uważamy za narkotyki, były totalnie legalne i miały sporą grupę fanów, nawet wśród historycznych celebrytów. Dziś opowiemy wam o historii narkotyków, ale też przedstawimy kilka gwiazd tego nielegalnego biznesu. Zanim narkotyki stały się jednym z najbardziej dochodowych biznesów za sprawą takich gości jak Pablo Escobar czy Barry Seal, król przemytu, o którym film możecie obejrzeć w kinach już od 25 sierpnia 2017 roku, to wcale nie wzbudzały one takich kontrowersji jak dzisiaj. Opowieść o narkotykach proponuję zacząć od pradziadka wszystkich ciężkich używek. Zaczynam mieć fazę. Wracam do tego generała. Jest to operacja High Jump, parę lat po II wojnie światowej. Jest dziennik, on był w telewizji, lecieli na Antarktydę i on powiedział, że z Antarktydą, pokażę ci później filmik, normalnie wiesz, oczy takie, wiesz, siedzisz sobie w garniaku, pan wiesz, no mega utytułowany, pan no mundurowy. Jakiś oszołał, no nie, nie, utytułowany, wiesz, koleś, który w II wojnie światowej był przekozakiem, tak? Kurde, że nie mam nazwiska, teraz wiocham mega. Poszukamy potem. I mówi, że jest kontynent za Antarktydą większy niż Stany. I w dzienniku jest, że się tam zatrzymał, przywitali go ludzie, którzy powiedzieli, że jest źle w ogóle na świecie, że robimy syf z ziemi w ogóle i tak dalej, z tych kontynentów. No i to jest cały dziennik, tak? No i zrobili z niego oszołoma. Starożytni Sumerowie nazywali go rośliną radości i wesela. Egipcjanie również uwielbiali opium do tego stopnia, że z czasów faraonów znamy prawie 700 przepisów na różnego rodzaju substancje, które w swoim składzie zawierały opium. Część z nich była przydatna, żeby się wyluzować, inna przy religijnych obrzędach, a jeszcze inna świetnie uspokajała płaczące dzieciaki. Właśnie o Sumerach gadać, czyli Sumerzy, Zekaria Sitchin, wiemy, Manunaki przyjechali, wylądowali, pokazali pierwsze nawet pieniążki. W tamtych czasach Zekaria Sitchin pokazał, że normalnie na pieniążkach masz takie jakby, no jakby owni na bilonach Sumerów i tak dalej. To wszystko wiemy. Jak więc widzicie, narkotyki są z ludźmi od naprawdę dawna, chociaż od pewnego czasu faktycznie są znacznie mocniejsze i coraz bardziej dostępne, mimo że takie agencje jak DEA zawzięcie z tym procederem walczą. Czemu tak jest? Bo to jeden z najbardziej dochodowych biznesów na świecie. Serio, w żadnym korpo nie spotkacie ludzi tak bezwzględnych jak ci w narkobiznesie, który zniszczył już życie milionom ludzi na całym świecie i ich rodzinom. Serio, nie ma się co samemu pchać do tego brutalnego, bezwzględnego świata. Lepiej pójść sobie do...